Bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. No i przywiozłam wam czekoladki, więc nie wiem, może za każde pytanie czekoladkę czy coś takiego. Tak, tak, to jest program motywacyjny. Za każde pytanie czekoladka, a to co zostanie ewentualnie to do rozdania jeszcze. Nic nie zostanie, tak jest. Czemu jest pominięty wątek nieszczęśliwej miłości Marii Kosłowskiej-Curie? Nieszczęsnej miłości. Nie dosłyszeliśmy pytania. Czemu był pominięty wątek nieszczęśliwej miłości Marii Curie Skłodowskiej? Chodzi ci o tą relację z tym mężem? Polską. W Polsce, tak. Proszę bardzo. A to może coś więcej o tym wątku miłości, bo tak. Ja nie wiem, co guwernanta. Zaraz odpowiem. No to była, że tak powiem, poważna decyzja dramaturgiczna, ponieważ ten film jest realizowany w koprodukcji z Francuzami i jak się domyślacie, żeby zgrać takie dwie produkcje, dwa spojrzenia, ja mam to szczęście albo nieszczęście, że w tych dwóch kulturach się poruszam, należało z pewnych wątków rezygnować na rzeczy inne, ponieważ życie Marii Skłodowskiej-Curie jest naprawdę całym ogromnym serialem. Myśmy tutaj mieli mało na to czasu, żeby to wszystko opowiedzieć, więc wątek Polski jest opowiedziany w ten sposób, żeby cudzoziemcy, którzy oglądają ten film, żeby nie pogubili się w szczegółach, a zrozumieli dobrze, o co chodzi. Gdybyśmy opowiadali jej nieszczęśliwą miłość do matematyka późniejszego. Może jeszcze niech nam pani coś powie o tej swojej roli właśnie. Marii Skłodowskiej, którą pani grała. Pani Iwona, bardzo niebezpieczne pytanie, bo ja uwielbiam rozmawiać na temat współpraca ogólnie z Krzysztofem była rewelacyjna. Najpierw bałam się takiego ryzyka, że zdecydowanie zagranie tak legendarnej postaci może być, że tak powiem, niebezpieczne. Otrzymałam od Krzysztofa książkę, biografię napisaną przez jej córkę, drugą, młodszą, Ewę w Curie, od rękach Krzysztofa. No i nie zrozumiałam prezentu. Był 2 grudzień mojej urodziny i powiedziałam dziękuję, ale o co chodzi? Więc słuchaj, zacznij na tym pracować, to będzie twoja rola. Rzeczywiście to było bardzo duże niebezpieczeństwo, żeby w jaki sposób po prostu zagranie tej roli. Szybko się dowiedziałam, że postać jest znana jako dość zimna, oschła kobieta, a w ogóle się nie zgadzało z tym, co przeczytałam. I to się wszystko zgadzało. Dlaczego jej biografia wzbudza tyle fascynacji i nawet wręcz jest obowiązkową lekturą czy w Japonii, w Chinach czy w Korei. Musi coś w tym być. Spotkanie z twórczynią głównej roli, panią Elizabeth, i reżyserem, panem Krzysztofem, było w moim przekonaniu bardzo pouczające, ponieważ dowiedzieliśmy się, my jako uczniowie, jak mało wiemy tak naprawdę o takiej, o wielkiej polskiej kobiecie, która była tak ważna dla historii Polski i Europy i która tak wiele wniosła w nauki ścisłe, jakimi jest chemia, fizyka, matematyka.